Cześć wszystkim. Dziś porozmawiamy z zawodnikiem urodzonym w Lidzbarku Warmińskim, graczem Krakowi Kraków aktualnie, Dawidem Szymonowiczem. Cześć Dawid. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki w ogóle, że znalazłeś czas na tą rozmowę, że zgodziłeś się na tą rozmowę, że po prostu możemy teraz wspólnie tutaj trochę porozmawiać. No, w porządku, nie ma sprawy, nie jest to żaden problem. Gorącym tematem jest twoje przejście do Krakowi Kraków. Czy miałeś jeszcze propozycje z innych klubów, żeby w tym okienko odejść gdzieś z Jagiellonii? To znaczy były też inne opcje, ale gdzieś tam to było najbardziej konkretne i dosyć szybko się to wszystko potoczyło. Ja też byłem z tego kierunku zadowolony i cieszę się, że tak się to wszystko potoczyło. A mógłbyś zdradzić, jakie kluby były tobą zainteresowane, czy? Nie, jeżeli do tego gdzieś tam nie doszło, to nie ma o czym mówić. Okej, okay. A co najbardziej właśnie przemawiało za tym, że wybrałeś Krakowie? Czy to była osoba Michała Probierza, trenera tego zespołu, czy? Wiesz co, myślę, że zdecydowanie tak, ponieważ gdzieś tam znałem go wcześniej, pracowałem z nim, odpowiada mi jego gdzieś tam sposób, w jaki prowadzi drużynę, wiem, czego mogę się spodziewać, wiem, czego on wymaga i wiem, że po prostu jeżeli do mnie zadzwoni, to mnie potrzebuje. A jak przebiega twoja klimatyzacja w zespole? Wiesz co, klimatyzacja raczej średnio, ale aklimatyzacja już. Dobra, teraz poważnie. Wiesz co, no ja jestem zawodnikiem, który gdzieś tam zbędnej aklimatyzacji, szczególnie, że jesteśmy nadal w Polsce, nie potrzebuje. Tutaj bardzo płynnie udało mi się wejść do szatni Krakowi i nie mam z tym żadnego problemu. A jak w ogóle spędzasz czas, będąc w Krakowie? Wolny czas. Na razie nie miałem za dużo czasu, żeby gdzieś tam się udać, czy pozwiedzać, czy w jakieś inne miejsca, bo mieliśmy ten okres dosyć intensywny, ponieważ zaczęła się Ekstraklasa, a potem był wyjazd na Ligę Europy do Szwecji. Teraz bardzo intensywnie pracowaliśmy w przerwie na reprezentację. Za chwilę mamy już kolejną kolejkę Ekstraklasy, także no na razie za dużo tego czasu gdzieś tam nie było. A jak przebiega, jaka atmosfera panuje w szatni zespołu i kto jest taką duszą towarzystwa, twoim zdaniem, w tym nowym zespole w Krakowie? Wiesz co, może Polaków nie ma za wielu, ale atmosfera jest tak naprawdę w porządku. Myślę, że to jest już taki trend, że tych zawodników zagranicznych w polskiej ekstraklasie jest wielu. Także no, wszyscy porozumiewamy się w języku angielskim, nie jest to dla nas większy problem, a takich dusz towarzystwa na pewno jest kilka. Mógłbyś wymienić nazwiska jakieś? Wiesz co, na pewno Tomasz Westyński, Lukas Chroszo, Mateusz Wdowiak, są to osoby, które gdzieś tam w tej szatni są już dłuższy czas i na pewno bardzo swobodnie się męczyły. A z którąś z tych osób masz dobry kontakt? Z kim masz w ogóle najlepszy kontakt w szatni aktualnie? Wiesz co, jest nas taka grupa kilku zawodników, że gdzieś tam ten kontakt złapałem z nimi od razu, dosłownie z dnia na dzień i gdzieś tam na pewno bardzo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, ale ten kontakt trzeba łapać również z innymi zawodnikami, więc to nie jest tak, że w szatni Krakowi tworzą się jakieś grupki. Wszyscy jesteśmy jedną drużyną i staramy się nawet ten czas poza treningami no to spędzać gdzieś tam wspólnie. No, tu wspomniałeś o tej atmosferze, że jesteście jedną drużyną. To tej jednej drużynie, jaki cel postawił trener Probierz na ten sezon? Czy mieliście określony cel, czy po prostu co będzie, to będzie? Wiesz co, myślę, że patrzymy bardziej krótkoterminowo, biorąc pod uwagę minus 5 punktów na starcie sezonu Ekstraklasy. Będziemy starali się tego balastu jak najszybciej się pozbyć, a później po prostu z meczu na mecz piąć się w górę tabeli. Jak wszyscy wiemy, tutaj ten punkcik został do odrobienia, tak naprawdę jeszcze jeden, żeby wyjść ponad te punkty minusowe, które dostaliśmy i mam nadzieję, że w następnym meczu ligowym ze Stalą Mielec już uda się wyjść na plus. A czy ty sobie postawiłeś jakieś cele na ten sezon, indywidualne? Wiesz co, chciałbym jak najwięcej czasu spędzić na boisku, przez co w jak największym stopniu pomóc drużynie.
a biorąc pod uwagę, że gdzieś tam mój transfer do Krakowi jest transferem czasowym z opcją jakiegoś tam pierwokupu, to chciałbym solidnie zapracować na to, żeby w tej drużynie zostać. Powinien zostać. Dobrze się czujesz ogólnie pod skrzydłami trenera Polwierza, bo to już nie pierwszy raz, kiedy współpracujesz z nim? No tak, wiem czego się mogę po nim spodziewać, wiem czego on wymaga, ja to akceptuję i bardzo gdzieś mi to odpowiada i pasuje. Tak więc no, na razie jest bardzo dobrze, jest ok, czuję się nieźle, ale to co będzie w przyszłości to tak naprawdę dopiero się okaże. Bo teraz jesteś wystawiany na pozycji numer 6, te dwa mecze, które zagrałeś, tak? Co prawda nie w pełnym wymiarze, ale to zagrałeś je na szóstce, tak? Lepiej się czujesz na szóstce, czy jako stoper, jako środkowy obrońca? Wiesz co, no na razie moja sytuacja jest taka, że gdzieś tam byłem wystawiany na tej szóstce, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jestem zawodnikiem w tym momencie uniwersalnym i że trener bierze mnie pod uwagę nie tylko jako tego defensywnego pomocnika. To trochę teraz zmienię temat może. Jak często bywasz w ogóle w naszych rejonach tutaj na Warmii i Mazurach? No gdzieś tam na pewno nie za często. Jeżeli tylko czas pozwala, to wraz z dziewczyną wracamy gdzieś tam w te rodzinne strony, no ale tego czasu powiem szczerze, za wiele nie ma i gdzieś tam na pewno no, nie ma, nie zawsze się ten czas znajduje, żeby wrócić. Mhm. A śledzisz może poczynania zespołów, w których grałeś tutaj w naszym województwie, czyli DKS Dobre Miasto, czy Polonia Lidzbar Warmiński, no, czy Stomil Olsztyn? Śledzisz? Nie, oczywiście, że tak. Tutaj jestem na pewno na bieżąco z każdym z tych zespołów. A, dobrze. To twoim zdaniem zdobędzie w tym sezonie tytuł Mistrza Polski? Trochę przewrotnie. Pewnie Krakowie powiesz, co? To moim zdaniem. Oczywiście mam nadzieję, że to będzie Krakowie, ale myślę, że to jest za wczesny etap sezonu, że to tak naprawdę wszystko się, że drużyny dopiero będą pokazywały swoje prawdziwe gdzieś tam oblicze i to w jakiej formie się w tym sezonie będą znajdowały. Myślę, że to jest za wczesny etap, żeby coś takiego w tym momencie wytypować. Nie wskażesz żadnego faworyta albo kilku, to kto się będzie bił o mistrza w tym sezonie? Myślę, że ciężko powiedzieć. No zawsze gdzieś tam w gronie tych faworytów jest Legia Warszawa i ona w tym sezonie na pewno w gronie tych faworytów będzie z drużyn, które gdzieś tam jeszcze obserwuję. Na pewno w zeszłym sezonie bardzo dobrze prezentował się Lech Poznań, więc myślę, że oni również w tym sezonie będą bardzo mocni. A Krakowie gdzie zakończy sezon? Na jakim miejscu? Mam nadzieję, że jak najwyższym. To jeszcze zapytam o rady dla młodszych kolegów tutaj z naszego województwa, dla młodszych zawodników, którzy też by chcieli się pewnie wybić, tak jak ty, i pograć w ekstraklasie, czy też w pierwszej lidze, czy albo za granicą. Co ciebie cechuje jako zawodnika, jako osobę i jak powinny te osoby, które chcą zrobić większą karierę, co powinny czynić? Wiesz co, myślę, że to jest bardzo obszerny temat, ponieważ ja gdzieś tam w swoim życiu spotkałem już naprawdę wiele, wiele typów zawodników i to nie ma reguły tak naprawdę, że jeżeli ktoś będzie postępował w jakiś jasno wytypowany sposób, to że gdzieś uda mu się dojść wysoko, naprawdę spotkałem w swoim życiu już tak wiele typów piłkarzy i te i drogi różnie się toczyły. Myślę, że każdy, to jest bardzo sprawa indywidualna i to też no nie ma na to złotego środka po prostu. Nie ma złotego środka, rozumiem. Ostatnio moim gościem był Patryk Kun, którego spotkałeś, miałeś okazję z nim grać w Rakowie, Częstochowa. Po wywiadzie z nami zdobył bramkę na Legii. Strzelił gola Arturowi Borucowi. No i myślę, że, znaczy mam nadzieję taką, że może ty też piszesz się na listę strzelców w kolejnym spotkaniu. Zresztą mam taką samą nadzieję. Myślę, że jeżeli chodzi o Patryka, to ta bramka mu się należała, bo w poprzedniej rundzie i ogólnie chyba w poprzednim sezonie no gdzieś ten VAR na pewno mu przeszkadzał, bo on tych bramek zdobył kilka i za każdym razem były one cofane i anulowane. Także myślę, że na pewno mu się to należało. Opowiada właśnie to wszystko. No dobra, Dawid, no to ode mnie tyle. Naszym dzisiejszym gościem był zawodnik Krakowi Kraków, wypożyczonym z Jagiellonii Białystok, Dawid Szymonowicz. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. A wszystkich zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Na razie.